Ratchet? Plan? Doktor Nefarius? Red, czy to możliwe? To brat Lombax? Wiesz, że nic nas nie łączy, prawda? No jak nie? A co z naszym głodem wiedzy? Popatrz na to! Tę kapliczkę wieki temu zbudowały Lombaxy. Kryje lulę naładowaną pradawną wiedzą. Ale tylko prawdziwy Lombax może się do niej dostać. Świątynia Lombaxów. Chętnie pomogę. No cudnie. Jedna sprawa. Kapliczki nie otworzą się w pobliżu złych wibracji, więc jakby tam były, to się ich pozbądź. Zaznaczyłem resztę kapliczek na twojej mapie. Powodzenia, bracie! Rety, czego się teraz dowiemy? Się dowiedziałem z tych lul.
Całkiem nieźle, bracie Lombaksie. Zobaczmy, co takiego znaleźli. Thank you.
Lombaksie! Bracie Lombaksie! Znalazłeś je wszystkie! No, no, zapraszam do mnie! Będzie pan zadowolony! Ja nie wiem co... Właśnie pomogłeś ocalić historię Lombaksów dla przyszłych pokoleń. W imieniu braci dziękuję ci. To dla mnie zaszczyt. Bracie. Coś dziwnego zdarzyło się dziś rano. Przyszedł Kaden. Podobno moja praca nad mapą Savalii spodobała się Radzie na tyle, że mam ją kontynuować. Stworzyć mapy wszystkich wymiarów, jakie istnieją. Tak, to może być niemożliwe. Dobra, przemyślałem to podczas lunchu. Może jednak nie jest to niemożliwe. Muszę tylko mieć wymiaromat, który Kaden mi pożyczył, rok i 3 tygodnie, które już dostałem, i w ogóle nie spać. Jutro biorę się do pracy. Dziś sporządziłem mapę pierwszego wymiaru. Wydawał się całkiem normalny, tylko że kolory były tam strasznie jaskrawe. I były w nim takie stworzenia. Jedno nawet przypominało Lombaksa. Tylko miało mniejsze uszy, maskę i laskę i... chyba organizowało jakiś napad? To było naprawdę coś. Drugi wymiar zrobiony. Nie jest tak kolorowy jak ten pierwszy, ale stworzenia były w nim znacznie dziwniejsze. Ich ciała składały się z różnych starych szczątków, ale mogły się rozpadać i nadal... żyć! Niesamowite. Teraz żałuję, że nie poprosiłem Kaidena o więcej czasu. Chciałbym poznać historię tych wszystkich wymiarów. Trzeci wymiar to były sześciany. Bardzo inteligentne sześciany. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Może to, że chyba muszę przestać nagrywać te opisy, bo wymiarów jest bez liku, a ja mogłem sporządzić 32 mapy, odkąd zacząłem gadać. Na razie. Dobre wieści? Nieźle mi idzie z mapami. Złe wieści? Chyba nie dość dobrze, bo Kaden właśnie kazał mi się pośpieszyć. Nie powiedział dlaczego, ale wydawał się zestresowany. Pośpieszyć się. Jakby to było takie proste. Dobrze, że skończyłem z tymi nagraniami. Zaraz, przecież teraz nagrywam. Wiem, że miałem dać sobie spokój z tymi nagraniami, ale niekiedy udaje mi się znaleźć trochę czasu, bo jestem genialny. Wymiar 31x7. Niezbyt różni się od naszego, ale były tam takie stworzenia. Jedno strzelało z broni palnej, obracając się co parę sekund, a drugie wisiało mu na ramieniu i komentowało wszystko na żywo. Miałem straszną ochotę im potowarzyszyć. W końcu wymyśliłem, jak przyspieszyć sporządzanie map. Może Kaden mnie zabije, ale słuchajcie, przerobiłem wymiaromat na hełm, który reaguje na komendy głosowe. Nie trzeba już niczego nakręcać ani ciągnąć za spust. Chyba nie będzie narzekał na efekty, a jeśli będzie, to się tu wyżalę. Wymiar 242Y8. Chyba najbardziej uroczy wymiar, jaki widziałem. Wszyscy mieszkańcy byli z włóczki, tak mi się wydaje. Potrafili zrobić dosłownie wszystko i wszędzie podążał za mną bardzo przyjemny głos. To było niesamowite. A najlepsze jest to, że chyba jestem bliski sporządzenia mapy ostatniego wymiaru. A więc jutro mam zamiar spać godzinę dłużej. Bo skończyłem! Ha! Sporządziłem mapę wszystkich istniejących wymiarów! Juhu! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę Kaidena, kiedy dam mu mapy. I powiem, że wkrótce znów odwiedzę te wymiary. Tyle jeszcze mogę się dowiedzieć! Dowiedziałem się, dlaczego Kaiden był taki zestresowany. Dzieje się coś niedobrego. Musimy ukryć jak najwięcej Lombaksów. Prawdopodobnie moja praca nad mapami miała służyć znalezieniu idealnego wymiaru, w którym moglibyśmy się ukryć, także mam nadzieję, że niczego nie schrzaniłem. To moje ostatnie nagranie. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że nie udało ci się dotrzeć z nami do nowego wymiaru. Bardzo mi przykro. Staramy się teraz ściągnąć wszystkich, ale nasza rasa jest rozproszona po tylu wymiarach, że... To nie jest pożegnanie. Zostawiłem kopię mojej mapy wymiarów w archiwach i zaznaczyłem, dokąd się udaliśmy. Żałuję, że nie mogłem zostawić ci też wymiaromatu, ale cóż, jestem tylko jeden. Mam nadzieję, że do nas trafisz. Jeśli ci się uda, odszukaj mnie. Jestem Max i chętnie poznam twoją historię.